Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj będziemy kontynuować nasze przygody z grą Dead Light. Przepraszam, No More Room in Hell. Ze mną jest pokaźna ekipa, która oczywiście nie wie, że nagrywam. No ale cóż, będziemy z nimi sobie z nimi grać. Jest, jakby co, jestem z nimi połączona na TeamSpeaku. Ej, co to za mapa? Ej, wiesz co, ja też tą mapę nie kojarzę, nie wiem co to jest za mapa. To jest oficjalna mapa? No tak, powinna być oficjalna. Chwilka, czekaj, sprawdzę. Dziwne. W osiągnięciach sprawdzę. Czy jest mapa dla Bo właśnie zastanawiam się w sumie, czy to jest na pewno oficjalna mapa, bo ja tą mapę faktycznie mam. Ale szczerze mówiąc, ja pierwszy raz ją widzę. Dziwna, naprawdę dziwna mapa. Chyba, że po prostu jakiś dziwny błąd mam i w ogóle zdeportowało mnie do jakiegoś zamkniętego pokoju. W ogóle nie wiem o co chodzi. Poczekaj, na razie nic nie robię. Jak tu patrzę w osiągnięciach, to nie ma tej mapy na osiągnięciach. No dobra. No nie wiem, a weź, no może się dołączyć do mnie jak chcesz w tej chwili. Dobra, dołączam do gry. Ten mazur się wyciszył, także... No dobra, nie ma problemu. Widzę, że też jesteś w tej grupie No More Room in Hell Polska. Tak, jestem w tej grupie. No tam nawet przez jakiś czas jak... No tak, jestem w tamtej grupie. Przez jakiś czas nawet jak szukałem ludzi, tam się... Mówiłem na forum, że szukam, co nie mam. I znalazłem tam parę osób, z którymi grałem ogólnie. No nie są to... Może... Znaczy nie, no po prostu wiesz, tak to lightowej gry to akurat. A z tego co widziałem, to jeszcze nagrywałeś na OO, miał on coś tam z Polski, jak on miał? Jeszcze raz, w sensie chodzi ci o osobę, tak? No. To wiesz, to jak tak jak wszystkie moje odcinki lecą, to praktycznie co jakiś czas z kimś innym nagrywałem. To wiesz, tutaj najnowsze to z Onionem, Onion z Polski, tak o, miał nick. Właśnie, o nim chodziło. No i jest, ogólnie tam było parę osób, z którymi nagrywałem. Posłuchaj mnie, dołączam do gry i wyskakuje mi błąd, coś tam, że nie mam mapy i disconnecting. Bo wiesz dlaczego? Pewnie dlatego, że to jest mapa nieoficjalna, tak mi się wydaje. Bo to nie jest chyba oficjalna mapa. A ty masz, była do wybrania Labzy czy Labzy? Labs czy Labzy? Nie no, w sumie... Pamiętasz? Labzy, ja miałem z na końcu, poczekaj, disconnect. Dead Labzy ja mam na końcu. Z na końcu. Ale to jest, wiesz co, to chyba nie jest to nie jest oficjalna mapa. To jest jakaś ten datkowa. Halo. To nie jest, wiesz co, Labzy, zy było na, do wybrania na końcu. Dlaczego? To jest ta mapa, to... No, ale nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że to jest mapa nieoficjalna. I o to w tym chodzi, co nie? A wiesz co... Ale jeżeli ją pobiorę, to chyba nie będzie. No teoretycznie nie powinno się udać. Tak, teoretycznie. Chyba, że jakaś jest sprzeczność wersji. Na przykład ja mam jakąś starszą, a ty masz powiedzmy nowszą. Wiesz? Ale poczekaj, to wiesz co... Może ty masz może wszystkie kampanie jednak ukończone. Zaraz się okaże. Widzę, że tu tylko survivale nie masz ukończonych. A czy kampanie? Poczekaj. Nie, wiesz, poczekaj, właśnie sprawdzę, bo ja sprawdzam teraz w swoich osiągnięciach, czy masz wszystkie kampanie ukończone i powiem ci, że masz wszystkie kampanie masz ukończone z tych oficjalnych, wiesz, tylko survivale ci zostały jednak. No, więc tylko survivale ci zostały plus jakieś takie achievy typu przejść jakąś tam mapę w 5 minut, co nie? Tylko to trzeba nieźle rushować. Dobra, szukam właśnie folderu ze Steamem, żeby tam do No More Room i Hell rzucić mapę. A jaką mapę? Właśnie tam, co mamy grać. Te Dead Slabs, tak? No, w każdym razie to jest jak strzelił, to jest mapa nieoficjalna w tym przypadku. Nie mogę wyszukać, no to nie wiem, jaką mapę proponujesz, żebyśmy przeszli.
Ale gramy w survival, czy gramy w kampanię? Obojętnie, wybieraj sobie. No to w survival ja stworzę, dobra? Dobra. No dobra, może stworzyć survival, chociaż kurczę, nie, we dwójkę nie da rady w survival w tym przypadku. Bo do survivalu już więcej osoby było potrzeba. A jak za dużo u mnie będzie grać, to... Bo ja hostuję ogólnie, jeśli tworzę serwer, to ja hostuję i po prostu nie mam aż tak dobrego łącza, żeby utrzymać 8 osób. Zaczęłoby pingować po... Rozumiem, no to poszukaj jakiś serwer. No fajnie. Więc, no wiesz, jak na przykład 4 osoby grają, to nie ma problemu, 4 osoby mogę spokojnie utrzymać z dobrym pingiem, ale jak gra na przykład już tam więcej, tak 6, 7, 8 osób, to już się robi, to już się ping podnosi i jest ciężko. Znaczy nie mi, reszcie, bo ja hostuję to, ja mam cały czas dobry ping, a reszcie się podnosi. Dobra, to wiesz co, to zaraz znajdę, postaram się znaleźć jakiś serwer sobie polski. Znaczy, nie, serwerów polskich może nie ma, ale gdzieś próbuję się gdzieś dołączyć. Czekaj, poszukam, bo na grupie naszej, znaczy na grupie, pisało właśnie, że jest jakiś wątek na temat tego. Mówisz na grupie? Już sprawdzam. Jest jedna odpowiedź. Skillerzy.pl. Jest takich pełno. Dobra, dołączam się gdzieś, dołącz się do mnie. Zobacz, czy jeśli ci się uda. Dołączam się do już jakiegoś trwającego survivalu i to jest właśnie też skillerzy.pl jest, ale to nie gwarantuje, że będą grać Polacy tutaj. Raczej. Rozumiem. Bo serwer to se może stać, ale czy grają Polacy? Raczej mało prawdopodobne. No, w każdym razie dołączaj. Chyba jest świeżo chyba zaczyna się dopiero. Choć już nie mogę się zrespić, ale... Nie, to... Poczekam. A jaką mapa jest? To jest survival flooded, tak się chyba nazywa. To chyba nie będę miał tej mapy, więc... Nie, znaczy to jest oficjalna, więc oficjalnych powinieneś mieć, tak mi się wydaje. Czy wiesz, od początku pobiera mi tylko graphs, jakieś coś takiego. Co ci pobiera? Powtórz. Do loading maps, graph, ukośnik, nazwa mapy i kropka .in, aha, coś takiego. To nie wiem. Ci szybko pobierze, także. No to spoko, lejtowo. No, nie wiem, jest dopiero pierwsza fala tak naprawdę, chociaż nie wiem, no zobaczymy jak tam pójdzie, bo znowu to będzie taka sytuacja, że jak ekipa tutaj nie będzie wystarczająco zgrana, to i tak nic z tego nie wyjdzie. No, a posłuchaj mnie, są jacyś tam Polacy? Nie, Ruski są. taki polski niby serwer. Wiesz co, jeszcze inaczej można zrobić, bo... No mogę spróbować stworzyć serwer, albo wiesz co, dobra. Spróbuję stworzyć serwer. Nie, wychodź. Nie wychodź? Dobra, to nie wychodzę. Właśnie dołączyłem do gry. Dobra, dołączyłeś już się? Mhm, dobra. To fajnie. Widzę, że żyjesz? Fajnie. Tak, żyję. No, pierwsza fala, no jeszcze nie zdążyłem zginąć. Jeszcze żyję. A co do broni, to faktycznie mam zrobione tam białą. Mam topór zrobiony, strażaczki, mam jeszcze baseball zrobiony, jeśli chodzi o osiągnięcia. I jeszcze, nie wiem, chyba z broni to tyle właściwie. Mam tylko dwie białe zrobione. A ja mam trzy. Hammer, sikielka ta strażacka oraz bagnet. Polecam bagnet. Wiem. Bagnetu też mam dużo zrobione, ale... A może zrobiłem bagnetu też w sumie? Bo z bagnetu dużo walczy. Zalicza do broni białej, skoro ma się nóż z przodu. Ale to też bagnet jest super, naprawdę. No, na Broadwayu bądź Chinatown to się kopci. Dokładnie. A w ogóle śmieszna mnie zawsze ten na przykład nóż kuchenny jako broń biała. To ile to trzeba ciachnąć z zombie, żeby zginął? Sporo, ale najtrudniej jest jeszcze takie, nie wiem, no sporo to trzeba umiejętnie i sporo, ale jeszcze jest jeszcze takie osiągnięcie jak zabić 1000 zombie za pomocą pięści, co jest teoretycznie mało wykonalne. Jak komuś się nudzi? No, bo już zabicie pięścią jakiegokolwiek zombiaka jest trudne, czyli są sposoby jak zabić szybko zombiaka za pomocą pięści. Że trzeba go na początku trochę zranić inną bronią i potem dobić z pięści. Ale tak zrobić 1000 to naprawdę chyba komuś musiałoby się naprawdę nieźle nudzić, żeby to robił. Pilsy gdzie wyleżały? No spoko, to zawsze się przyda, pilsy.
No właśnie, no. Zawsze lepiej wziąć apteczkę, bandaż i pilsy wziąć, jak grasz na publiku, ponieważ prędzej później i tak ci ktoś zapieprzy to. Zdeskiłem się. Mam młotek, wygrałem życie. Dobra, ja mam Uzi dodatkowo, choć Uzi akurat uważam za słabą broń dosyć. Amunicję jakąś wziąłem. No spoko. Dobra, idą zombie. Nie ma chyba runnerów, więc chyba powinno być spokój. Powinien być spokój, teoretycznie. Nie wiem, Uzi to jest tak beznadziejna broń, on tak dużo amunicji marnuje, a tej amunicji przecież nie ma tak dużo wcale. Ja mam jeszcze shotguna, 6 amunicji. Shotgun, no shotgun już jest lepszy. Nieważne jaki, tak jest lepszy. Biegacz, jeden. O, trzeba uważać na biegaczy, akurat. Na biegaczy trzeba uważać. Czy koleś został zabity? Ale nic ciekawego nie miał. Ja mam tylko shotguna, a żadnej broni. No, mam młotek. No to znajdź, wiesz co, tutaj koło mnie jest szpada, jakbyś przybiegł tutaj. Na schodach, tam druga strona. Jak jestem w strefie A i tam jest tutaj jak na schodach jest szpada, jakbyś chciał. Tu na dole. Jakbyś potrzebował. Gdzieś tu do góry czy na dole? Nie, tutaj przy schodach, przy wejściu do schodów leży szpada. Ale czekaj, tu jest kij baseballowy. O, to też możesz. No. Kij baseballowy jest jak spoko, bo on jest lekki. Tak bardzo się nie męczysz uderzając nim. Ale mam wrażenie, wiesz co, ogólnie chyba trochę ułatwili jednak trochę, jest chyba łatwiej trochę. Wcześniej mi się wydawało, że trudniej się walczy z zombiakami, a teraz mam takie wrażenie, że właśnie łatwiej. Rzadziej cię łapią i jakoś tak, no, optymalniej. Tak mi się wydaje. No nie wiem, ja nie gram za długo. Łącznie chyba przegrane w tę grę mam 30 godzin, także... No spoko, znaczy wiesz to, bo ja grałem jeszcze wcześniej ten przed update'em i wtedy to jakoś tak miałem wrażenie, że faktycznie trudniej jest, a teraz po update'cie jakoś tak chyba się trochę ułatwiło mimo wszystko. No dobra, zobaczymy, może nie wiem czy to dobrze czy źle. Idziesz ze mną? Bo w ciężarówce coś widziałem. Jak no dobra, możemy przejść, teraz jeszcze jest druga fala, więc... Ta ciężarówka nie wiem gdzie była, znaczy w tym garażu chyba coś było. Tam jest ciężarówka, ciężarówce, o tutaj jeszcze chodź, pójdziemy zobaczyć co tutaj jest, nie mam latarki. Ja mam. Już to ja mówię, jest amunicja do bagnetu w tym miejscu, gdzie stoję, jest nowa broń. No shots. O, ja chcę to wypróbować. Da. O, amunicja do 9 mm. Shotgun. O tak, to jest ciekawa broń. Idę do ciężarówki. Zaraz zobaczę jak to w ogóle się sprawdza, jestem ciekaw. Oj, ale to jest chyba ciężka broń. No, dużo zajmuje w ekwipunku miejsca, czyli jest ciężka. Ciekawe jak się sprawdza na zombie. Jestem tego naprawdę bardzo ciekaw. Muszę zobaczyć co tam. Tam w ciężarówce jest tylko amunicja do M4 Akacza. Aha, no to wiesz co, możesz to praktycznie, jak masz możliwość, to możesz to przenieść zawsze gdzieś bliżej, co nie? Tylko chodzi o to, żeby nie chomikować, tylko żeby po prostu przenieść, żeby było. Kurde, jakoś tak... O, jak poszedł! Wiesz co, jest dobra broń się wydaje, tylko długo na zamach musisz czekać. Bardzo długo. Nie wiem, będziesz ją bił, czy... No, czy... powalczę ją troszkę. Wiesz, na hita zdejmuje praktycznie chyba każdego zombie. Czyli jak siekierka strzaska od... Tak, tylko tutaj nie musisz, tylko siekierką trzeba było trafić w głowę, a tutaj chyba bez różnicy w koło trafisz. I tak nie zombie na hita schodzi. O. Plecy mamy? 4 zombie plecy ma. O, cholera. Dobra. Wiesz co, potem będziemy musieli już się... Od następnej fali już będziemy musieli się schować jednak w tym, w domku, ponieważ może się zacząć, może zacząć być ciężko. No, podskoczył mi ping. No nie wiem, ale ogólnie spoko, tylko mówię, ten długi zamach jest irytujący jednak. Dobija bardzo. Mam szyłki, zarażyli mnie. Ej, weź ten. Może się zabij szybko, jak jeszcze nie ma fali nowej. Czy już jest nowa? Może zdążysz. O, runner, cholera. Biegasz? Będziemy od biegaczy. Zespiłeś się, czy nie zdążyłeś?
mega szybko. Jeszcze się nie zyskuję. O cholera, chyba nie zdążyłeś. Ja pieprzę, tak minimalnie. Dobra, dacie radę 55 zabić. Cholera, to jest właśnie problem z tą bronią, że ona, jestem zmęczony, nie mogę się zamachnąć. No i super. Jakie badziewie. Jakie badziewie. Badziewie. Mówię, ta broń jest może dobra, jeśli... Cholera, i teraz jeszcze nic nie widzę. Jeszcze dzieci mnie gonią. Tego mi brakowało. Ojojku. Wiesz co, ta broń jest... Ona... Nie mogłem się zamachnąć, bo byłem tak zmęczony tą bronią. Nie mogłem cię zabić, jednego runnera. Rozumiem. Czyli ona jest, może i jest dobra, ale nie na otwartych przestrzeniach. Dobra, widzę, że wszyscy polegli. No dobra. No to nawet dobrze. Dobra, wiesz co, stworzę serwer jednak, stworzę serwer. I stworzę tak, że Polacy będą się dołączać, dobra? No, tylko trzeba znaleźć Polaków. Nie, to oni mnie znajdą. W jaki sposób? No po prostu, nazywam serwer, jeśli jesteś Polakiem, hasło to na przykład Polska i wtedy się dołączają sami Polacy. Ja tylko co chwilkę jeszcze zostanę na serwerze. Chyba nie ma już tej nowej broni. Chciałem zobaczyć jak ciśnie. No dobra, nie ma problemu. Ja tworzę jakby co mapę i stworzę sobie mapę, która jest może fajna. Może właśnie tą? No może być ta sama. Okej. Okay. Dobra, jakby co ja tworzę, to możesz się do mnie dołączać. Hasło to Polska i Polacy będą się do mnie dołączać, bo oni tylko będą znać hasło. Może on ciebie wyszukam. Jesteś sam na serwerze, tak? No to wyszukam. Tak, jesteś sam na serwerze. Jestem sam na serwerze. Dobra, tam szybko mi wszuka, szybko dużo serwerów. Nie wiem, zawsze możesz dołączyć się do mnie tak, wiesz, bezpośrednio. W sensie na, tam wiesz, przez Steama. No, jeśli jesteś Polakiem... Hasło to Polska. Wiesz, tylko jeżeli chciałbym się do ciebie bezpośrednio dołączyć, to musiałbym włączyć grę, nie? Nie. Jak to ciśniesz Shift-Tab, to ci się otwiera okienko Steama. Ej, nie pomyślałem. No dobra, chodź, jesteś już? Jesteś, dobra. Mhm. Dobra, na razie jesteśmy we dwóch, no na początku sobie poradzimy, potem mam nadzieję, że ktoś jednak do nas dołączy. Mam taką nadzieję. A póki co to sobie chyba jakoś poradzimy. Pewnie, dobra. O, no mam jakieś shotguna takiego z jednym nabojem. O, jest. As per the National Pandemic Act and UN Red Acre Initiative, hold until the area is clear. Dobra, pierwsza fala to zawsze jest lightowa. Szukam właśnie dobrej broni właśnie tą pierwszą falę, bo nie chcę zużywać amunicji. No na początku nie ma sensu. Co nie, to na runnerów najlepiej użyć amunicję, bo z nimi to zawsze są problemy. Jak chcesz pójść do góry po schodach i tam masz łopatę, masz shotguna i masz kolta bodajże. No, spoko. I tu są pilsy jeszcze na stole. No, wiem. Pilsy już wziąłem, co nie, jeszcze banda, żeby się przydało w razie czego. Ale pilsy już mam, jakby co. No mówię, właśnie próbuję walczyć za pomocą tej nowej broni, bo znalazłem i jednak męczy się, naprawdę szybko się nasz bohater męczy walcząc nie tą bronią. I w przypadku jakiegoś szybkiego kontrataku miałby niesamowity problem. Żeby na przykład szybko tam zareagować. Położę tego shotguna.
Ło, z góry mi zabieg idzie. Z góry? To może gdzieś tam przed przez jakieś schody czy coś. Ty której strefy bronisz? B? Chyba B. Tak. Dobra. Ja się zajmuję mam A. Czterech zębiaków. No dobra, to już chyba dasz radę, co nie? Pewnie. Moja strefa jest czysta. No, jeszcze dwóch gdzieś zostało. To niech będą na razie. No dobra. Mamy czas, żeby poeksplorować chwilę. Niestety gra jest tak zrobiona, że nawet jak zostanie dwóch, to i tak uruchamia nową falę, co nie, żeby nie było za łatwo. Mhm. Dobra, mam nadzieję, że runnerów nie będzie. Pójdę sprawdzić, jak mi z góry weszli. A tutaj jest wejście. Jak się trzymasz? Nie no, trzymam się. Na razie spokój. Póki nie będzie tak naprawdę runnera, myślę, że spokojnie uda się obronić sytuację. A jak już się pojawi runner, to może być problem potem. Raz, dwóch, trzech, czterech, pięć, sześć, siedem, ośmiu będę miał, dobra. No u mnie też już jest, jakby nie patrzeć, coraz więcej. Muszę już teraz coraz więcej też odpoczywać. Ty masz cały czas tą broń nową? Tak, cały czas walczę z nowej broni. Strefa B coś upada chyba, czy mi się daje tylko. Nie mam wyświetlonych stref. W lewym górnym rogu nie masz stref? Właśnie nie mam, tylko mam wave to i remaining. To czemu stref nie masz? Gdzieś nie miałem, nie wiem dlaczego nie mam. To dziwne, powinieneś mieć normalnie strefy pozaznaczane. Kij baseballowy zauważyłem, to jest bardzo dobra broń biała. Tak, kij baseballowy się świetnie sprawdza moim zdaniem też. Też bardzo lubię kij baseballowy. Z tej broni też mam właśnie te 250 kili zrobiony. Achievek. Achievement jest na 250 czy na 200? Z 250 baseballa? Jest z baseballa. Zone B is being compromised. Don't lose it. Over. Jak się gra, to wbrew pozorom to bardzo szybko się wchodzi te wszystkie kile. Wiem dlaczego pada mi B. Czemu? Oni górą wchodzą. A widzisz? Masz plecy. Widzisz, masz plecy. O, cholera. I mało brakowało. Dobra. Bo ja mam tutaj dwa wejścia, nie zauważyłem. Ja byłem cały czas na dole. Na dole. A, no ja też byłem w sumie na dole. A gdzie jeszcze? A, bo tu drugie wejście. No to trochę utrudnia jest sprawę. Tu drugie i dołem. No ale nie, no poradzę sobie, bo tu już zostanę do góry tutaj na schodach. W ogóle tylko jeden zombie idzie. Nie, już teraz to powinniśmy spokojnie dać radę. I chyba od trzeciej fali dopiero będą runnery tak naprawdę. Oj, tego się obawiam. Właśnie wyszedł Mazur. Weź może zostaw na razie tych pięciu, nie wiem, biegaj z nimi. A, już za późno. No trudno. No dobra, 55, uwaga, teraz będą runnery. Kurde, nie mam tak naprawdę. O, jeszcze dzieci dodatkowo, noż, tego mi brakowało. O Boże, już mam problemy. Cholera jasna, mam problemy, bo nie mam broni takiej szybkiej. I nie mam też amunicji. Nie mam amunicji, nie mam broni szybkiej i mam problemy. Żyjesz tam? Udało się jakoś? Tak.
Dobra, uff, ale farcik. Naprawdę, nie, wiesz co, nie miałem, miałem problem, bo nie miałem żadnej broni szybkiej i przez to nie miałem jak się za bardzo bronić przed runnerami. Masz jak może, masz tam jakiś może pistolet taki, który masz na zbyciu? Jest, jest dużo, na ziemi leży, żeby sobie zobaczyć. Weź sobie, ja sobie wezmę jakiś pistolet, ten... Ja właśnie shotgun na szybko wziąłem. O. Bo zobacz, tam leżą właśnie chyba trzy... Dobra, dobra, mam jakiś ten, jakiś mam jakiś rewolwer, on się przyda na runnerów w razie czego. O cholera, co za wredne zombie. Dobra. Ja mam żyłki. Co masz? Masz żyłki? Czy jesteś zarażony, to znaczy? Wiem, wiem. Plecy mam dużo. To... Dobra, wiesz co, musimy tu... Bo ja też tu bronię po drugiej stronie. Ale dobra, damy radę już chyba teraz. Tak nam się, tak przynajmniej mi się wydaje, że powinniśmy dać radę. Dobra. No i wiesz co, jak masz żyłki, to albo bierzesz pilsy, albo na przykład pod koniec fali giniesz, co nie? Tak szybko. Wziąłem pilsy właśnie. A, no to okej. Tylko wiesz co, pilsy lepiej brać nie od razu jak masz żyłki, tylko jak już ekran ci się ściemnia tak, że pomału przestajesz cokolwiek widzieć. To wtedy najlepiej wziąć pilsy, bo wtedy przedłużysz, najdłużej po prostu będą działać. Najpóźniej znowu dostaniesz atak kolejnego, co nie? A w sumie jeszcze jest ten drugi tryb ataku, ja o nim... O, ta broń ma jeszcze drugi tryb ataku, bo ja cały czas używałem te takie atak mocny przez przytrzymanie, a jak naciśnie się raz, to jest atak szybki tak zwany i on się sprawdza też nie najgorzej, siekam praktycznie na hita, a uderzam, a to jest atak szybki. Ja cię kręcę, nie wiedziałem, że ta broń takie rzeczy ma. To trochę, wiesz co, to trochę zmienia postać rzeczy, bo wcześniej używałem tego takiego mocnego ataku, a okazuje się, że mogę też tym szybkim. Rozumiem. I to, wiesz, wcale się gorzej nie sprawdza. Mam tokena z tego. Czyli mogę się zrespić chyba. Masz tego? Masz... To weź się zabij, jak jesteś zarażony. Chwila, no zabiję do końca, że ci plecy nie zrobili. Tylko, że stracisz to, wiesz, jak fala będzie, to stracisz. Jak fala będzie kolejna, to stracisz tokena. Więc teraz się zabij lepiej. Patrz, zombiak się zbugował. Stoję przed zombiakiem, widzisz to? No widzę właśnie. Weź, idź do innego, bo ten się obraził. Ginę, zginąłem. No, się zrespiłeś? Czekaj, no zgin do końca. Dobra, zginąłem. Dobra. Jesteś? Jest. Okej. Dobra, no to teraz już tylko dobić praktycznie. Biegasz. O cholera. O cholera, znowu nie trafiłem. Jest. Mówię, mam dwa jakby tryby możesz ataku. Możesz mi, że do swoich rzeczy? Dobra, ja idę do A. Ale co, udało? Masz swoje rzeczy? Dobra. Okej, okay, dobra. Supply drop inbound at Gridmark 3316 Foxtrot. FEMA reinforcements. Ej, zrzut zaopatrzenia chyba jest, wiesz? Tak mi się wydaje. Zrzut zaopatrzenia na dworze jest. Tam zawsze fajne rzeczy dają, więc warto do niego dobiec. No zrzucaj, ja już jestem pod nim. Czy na ciebie nie rzucił? No wiem. Dobre bronie są. Kurde, nie wiem czy to wziąłem, czy nie wziąłem. Może miejsce nie mam, cholera jasna, to mi brakowało. Dobra. Dobra, ja idę do środka, cholera. Zanim się zrobi miazga. Wziąłem karabin jakby co, maszynowy. Nie, poczekaj, nie jestem pewien jaka to była broń, bo nie zdążyłem przeczytać. Uwaga, teraz będą prawdopodobnie runnerzy. Jesteś w środku już? Biegnę.
No, prawdopodobnie teraz będą runnerzy. I na runnerów i na dzieci najlepiej użyć tych nowych, tych broni dobrych, a resztę zawsze załatwiać za pomocą zwykłej broni. Uff, udało się. Ale farcik. Dobra, to chyba tyle. Mam problemy? Już idę. A, zginąłem. Cholera. Trzech runnerów i dzieci, niestety. Lacy nie wbijają. Gdzie są runnerzy? Już zabiliśmy ich. Aha, dobra. Poczekaj, bo ja wrzuciłem broń białą, bo nie mogłem nieść. Masz, jak miałeś jakąś dobrą broń białą? Siekierkę. Leży siekierka tam w rogu. Dobra, poczekaj, bo tam widzę dzieci jeszcze. Cholera, mam trochę taki problemik, bo za dużo ich jest troszeczkę. Siekierka byś dobrze wziąć. Znaczy nie, wiesz co, mam jeszcze inną broń białą, bo zdobyłem właśnie. Dobra. To trochę z tego powalczę sobie. Chociaż, dobra, gdzie ta siekierka jest? O, jest siekierka. Chodzi o to, żeby, wiesz, chodzi o to, żeby mnie też nie zapętlili wróg i nie mógł, żebym nie mógł uciec. Rozumiem. I tak mam przesrane, bo już tracę zonę. A już praktycznie stracona, więc teraz może jeszcze tą uda się obronić. Dobra, już B jest na razie obroniona. Już jak runnerów już nie ma, to może sobie damy radę. Znaczy ja sobie może dam radę. Jak już nie ma runnerów w sumie. Jest taka opcja. O, patrz, już chyba pójdzie jakoś. No spokojnie, na pewno. Mówię, siekierki chyba się najlepiej walczy tak naprawdę. Sieka się zombiaczki. No, o właśnie, ja jeszcze z siekierki mam zrobione. Nie, to mówiłem, że mam achieve'a z siekierki. No, z tego się sieka. No, dlatego nie walczę już z tą bronią, bo jest już za dobra. Szkolę się w innych. Dobra. O, cholera, zaraz mi A upadnie. Ale już za późno. Już nie uratuje A chyba. Dobra, już trudno. Skupiamy się teraz na B tylko, bo A już nie ma sensu uratować. A co, jak padną obydwa, to co się stanie? Jak obydwa padną, no to przegrywamy automatycznie. Co nie? Jak padnie tylko jedno, to tam spokój. Tak naprawdę. No bo dwie nie mogą spaść. Jedna zawsze może paść. A my musimy bronić dwóch stref, co nie? Będziemy musieli pobiec po te namiociki, co są tam w stodole chyba, żeby troszkę zregenerować. Bo można odnowić oczywiście. Z rzutu bym przecież poleciał, nie? A coś tam, co tam jeszcze chciałeś zabrać, bo ja tam nie wiem. A już nie ma tego z rzutu, nie. Aha, no to już nie ma. Jak nie ma, to już... A jest łopata i latarka tam leży. Z góry masz czysto. No okej. W ogóle jestem ciekaw, gdzie te zombie są tak właściwie, bo... No, to... właśnie tamtej drugiej strefie. Zabij tego i do drugiej strefy. Dobra. A idą do B? Idą w moją stronę? Nie, jeden idzie. Aha. Reszta się zacięła na schodach. A wiesz co, tak się zacięli. Poczekaj, zaciął się? Czy idzie? Idzie. To dobrze, że się zacięli. Wiesz co, to ja... Wiesz co, oni się zacięli, to ja sobie pójdę po namiociki po prostu, jak oni się zacięli, wiesz? No, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra. Ośmiu zaciętych. Poczekaj. Mniej więcej, 9, 10, 11, 12, 13. To zajebiście, to zajebiście. Poczekaj, wyrzucę... cały czas tam są. Mhm. No to spoko, to mam przez chwilę, mogę pobiegać. Będę ich obserwował. Dobra. Ja tu po namiociki pobiegnę, żeby troszkę zrespić życie mojej, naszej tej, bazy. Mhm. O, i tu widzę, że broń też jest jakaś. O, jest... Nie, nie wiem, co to jest za broń właściwie, ale wezmę. Ale nie ma w ogóle amunicji praktycznie do niej. Dobra. Gdzie tu są ten? Chyba ślepiej jestem, nic nie widzę. Mam tak ciemno jest tu. Ej, gdzie tu są te...
kurde, jak to się nazywa? Ten, takie namieciki do respienia. Te skrzyneczki takie, skrzynki. Czerwone? Nie, no takie... no nie, takie nadmuchane, co to się w, taki, z takiej skrzyni się zawsze... O, tu jest, dobra, tu. Znalazłem. O, znalazłem. No nie widzimy, co tobie chodzi, tu jest, już... A nie, dobra, myślałem, że tutaj coś ciekawego jest. A... Nie, dobra, wiesz, to ja to sobie zabiorę. Właśnie, jedno. I ja to zaniosę do bazy, żeby zrespić nam troszkę zony. No, w sumie spoko, zombie się zablokowały i mogę eksplorować i nic nie, się nie stanie. Możesz w sumie przynieść dużo do bazy rzeczy, nie? Mhm, no w sumie. Zaraz to, zaraz. Tylko omijając oczywiście strefę B, żeby ich nie pobudzić. Czy tam strefę A, nie wiem. Dobra. Bo to w strefie tam, gdzie oni właśnie są, ci zacięci, to jest tylko paliwo. To nie warto iść. I młotek. Poczekaj, gdzieś tu wyrzuciłem swój karabin, bo nie chciałem go zabierać. Gdzie? I nie wiem, gdzie mogę, nie mogę go teraz znaleźć. Tu widzę shotgun chyba jest jeszcze. O, do shotguna mam trochę amunicji. Tylko gdzieś tu do shotguna mam trochę amunicji, a gdzieś tu karabin wyrzuciłem. Amunicję dla karabin, dla twojego karabinu. Ale gdzieś tu wyrzuciłem go i nie mogę go znaleźć. O, tu się utknął, tu się zaklinował. Wiesz, gdzie jest amunicja do właśnie AK? No, gdzie jest? W stodole, za tobą. Naprawdę? No, no teraz idź na wprost. Czekaj, dobra, zanieś sobie ten... Gdzie, tam? No, idź na wprost. I gdzie tutaj jest do AK amunicja? No, tak. Nie, wejdź do tego, wejdź do środka. No, zaraz wejdę. I na prawo teraz, o, o. A? No mam coś, poczekaj, to jest, no to chyba ta. To jest ta? Nie, okazało się, że to jest inna, ja potrzebuję 7.62x39. Ale to są podobne chyba. No, ale to do innej broni, ale też to przeniosę, co nie, przeniosę i tutaj gdzieś położę to. Dobra, wiesz co, zabiję już te zombie, nie ma co zwlekać. Poczekaj, no chwilę. Sprawdzimy się. Łoż, cholera jasna! Czy tutaj nie ma? Cholera jasna, ja cię... Ja, dziecko w ogóle wyskoczyło na mnie, nie wiadomo skąd. Żyjesz, krwawisz? Nie. Nie no, żyję, ale... zaskoczyło mnie. No, rozumiem. Czekaj, co tu jeszcze ciekawego jest na tej mapie? No łopata i latarka, to tu mamy po to iść. No właśnie, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nic nie ma, bo tu szukam właśnie na wolnej kamerce. Dobra, poczekaj, ja zaraz wracam, dobra? Ja zaraz wracam, bo muszę coś odebrać telefon, dobra? Dobra. Dobra, już jestem. Dobra, to ja rozwalę te zombie już, dobra? Ok. To jakoś... O Boże, co tu się dzieje? Jaka rzeź, no. Faktycznie się zablokowali, nieźle. No bo pięciu czy tam sześciu chciało wejść w jednym czasie, nie? No. No dobra, to ich załatwimy teraz. I się zespisz już i będzie piąta fala, to już nie będzie takie proste, bo będą runnery. I bronimy już teraz tylko zeny, wiesz, już teraz, cholera. Już teraz tylko zony B bronimy, nie? Bo nie ma sensu bronić A, bo A już upadła. Skupiamy się na B i spróbujemy ją obronić, jako tako. Nie wiem, no mam wrażenie, że trochę łatwiej się walczy w stosunku do na przykład poprzedniej update'u czy coś. Ale chociaż nie wiem, może po prostu jakoś tak. Jeszcze sześciu. Trzech masz na schodach, trzech pod schodach. Spoko, damy cztery radę. Pod schodami. W sumie szybciej się wchodzi, czy nie ma? No, szybciej, szybciej, zawsze tak jest.
Bo to jest coś takiego, że po prostu wiesz, niby fala, ale i tak zaczyna się wcześniej, bo to jest tak zrobione, że właśnie gdyby zombie gdzieś utknął, to żeby fala i tak się rozpoczęła. Żeby nie trzeba było go zawsze szukać czy coś. Dobra. Uwaga, teraz będą te runnery na samym początku, więc tu trzeba się przygotować. Biegnij szybko ten, przygotuj się na obronę. Uwaga, bo będą ten, będą runnery, więc początek trzeba tutaj jako tak obronić, co nie? Ładuję sobie shotguna. Dobra. Wiesz, musimy no, być... 6 magazynów. Trzeba być przygotowanym, bo zaraz będą jakieś dzieci i inne ochytstwa. Trzeba być przygotowanym, żeby je zabić, zanim cokolwiek nam zrobią. Biegnie dziecko. Dobra, zdejmij. O, biegną runnery, dobra, postaram się to ogarnąć. Mam. Ale żeby z tego górnego wyjścia, nie? No pilnuję górnych wyjść, to nie? Pilnuję. Na razie nie, nic nie idzie niby, nie biegnie. U mnie cisza. O, tak zombie się... Obie są runnery. Nie żyją, dobra. Na razie spokój, dobra, tam widzę jakieś zombie jak idą. Ale runnerów póki co brak. Tu też widzę zombie, już dobra. Są normalni. Dobra, może już, może tak mało było w tym odcinku, no dobra. Ja wracam do walki. Zobaczymy jak nam pójdzie tym razem, 77 aż mamy do zabicia. To nie są przelewki. To sporo zombie. Do góry też AD? Wiesz co, dużo ich jest strasznie. Muszę, kurde, muszę mieć jednak, muszę sobie zmienić chyba ten. Wiesz co, dużo ich, dużo ich tutaj jest. O, mam za słabą a wiesz, na hita też nie zajmuje tych zombie. Chodź, musisz mi pomóc jednak. Bo nie da rady. Dobra, wiesz to ty zajmij się górą, a ja się zajmę może schodami w ten sposób, wiesz? Bo ty masz siekierkę, to ty będziesz sprawniej ich zajmować, siekierki. Na górze. Dobra, mam low HP. Masz apteczkę? Nie. Mogliśmy w sumie, wykorzystując przerwę, mogliśmy przynieść parę rzeczy, ale już trudno. No trudno, najwyżej nie przetrwamy tej fali, no. Nie można mieć wszystkiego. Jakiś koleś dołączył. No mogli dołączać, bo mówię, że Polacy mogą dołączyć. No. Oż cholera, też dostałem. Ale dobra, nic mi nie jest. Cholera. Ach. Niedobrze. Uwaga, uważaj, uważaj, bo za mną też idą. Nie daję rady obronić. Ale dobra, mam jedno zrespienie. Mam jedno zrespienie. To dobrze, to się zrespimy i tu szybko wrócimy. Bo nie ma innej, nie ma innej możliwości. Oczywiście zakładając, że się uda, jako tako, cokolwiek zrobić. Musimy tam się przedrzeć, zanim upłynie ten czas utraty miej fali, co nie? Czyli mamy to troszkę, ja najgorzej, cholera, nie mam żadnej broni białej. Młotek, trochę słabo. Jesteś, kurde, musimy się tam jakoś dostać. Ach, niedobra, niedobrze. Ja ich zabieram ze sobą, dawaj, dostawaj się. No właśnie chcę, próbuję się dostać, tylko mam problem z tym, bo... Cholera, o dobra, teraz się uda. Dobra, idę tam. Och, a ty ich zabierasz, to czyli od drugiej strony mam się dostać. Cholera, ale mnie otoczyli ze wszystkich stron. Nie jestem mój zabili mnie? Zabili, to się zrespisz. Dobra, spróbuję się tam jakoś przedrzeć, może się uda. Musimy spróbować, spróbujmy się tu przedrzeć. Dobra, chodź, jest, udało się. Mamy falę, mamy z powrotem władzę nad falą. Uwaga, runner! Uff, udało się. Idę po siekierkę, bo zostawiłem. Szereg zostało mi zombiaków. Spoko. Ale żeśmy dali radę.
O, tak ledwo, ledwo. Ale udało się. Dobra, gdzieś tu mój shotgun leży, to se wezmę, bo to się przyda. No to Polacy dołączyli, albo nie. To muszą, to musi być Polak. Bo inaczej, no, chyba że złamał hasło w jakiś sposób. Może nie napełnią. Nie wiem, czy będą widzieć, co pisze. Tak, będą widzieć. Tak, będą widzieć, czemu nie? Nie wiem, zastanawiam się właśnie. Dobra, ej, jak zablokowały się, to nie zabijaj. Dobra, zablokowały się, wiesz co, musimy zrespić, więcej tych. Ej, idź, dobra, ja ich będę tu biegał z nimi w kółko, a ty idź po poduszki, ja będę z nimi biegał w kółko. A gdzie będą te poduszki? Aha, w tym, wiesz, przyczepie. Idź po poduszki, ja tu z nimi będę w kółko się biegał, żeby przypadkiem ten, no wiadomo. Idź po poduszki, od razu kilka weź i tak przenoś sobie. Dwie poduszki co najmniej, jak fajnie jakbyś wziął. I potem, jeszcze będzie trzeba fajnie, jakbyś wziął na przykład ten, jak to się nazywa, te życie, co ty, taką skrzynkę życia, jakbyś udało ci się znaleźć, znaleźć też. Bo to też się nam przyda, a w sumie tego nie mamy. Co, zrobiłem błąd, biegłem naokoło. Ale dobra, już jestem. Nie biegnij tam od strony, żeby nie odblokować przypadkiem tych na schodach. Cholera, chyba się odblokowali. A nie biegłem z tej strony. O, naprawdę. No dobra, nie szkodzi. Ja zbiegam z nimi w kółko. Próbuję. A ta apteczka to nie wiem, gdzie jest ten... No dobra, śpiworki przywieź na razie. Ja też nie wiem, gdzie jest apteczka, nie pamiętam. Do naszej strefy przynieś worek? Tak. Do naszej. A która to jest nasza strefa? A, tam zombiak jest do góry jakiś. No B. To jest nasza strefa. No tam gdzie ja jestem, co nie? Czyli tutaj. Dobra, fajnie. Zawsze dodatkowo. I co, nie znalazłeś tych życia? Właśnie nie, 7 tej pół mapy, nie? Czekaj. Musi gdzieś być, cholera. Ja nie pamiętam. O, cholera. Uwaga, ranerzy teraz będą. Mamy trochę więcej ludzi, ale no mamy nawet sporo ludzi, bym powiedział. Dobra, mamy, wiesz co, jest pokaźna ekipa. Uwaga, teraz będą ranerzy, więc przygotujcie się na obronę. Ranerzy, czyli biegacze. Zombie szybkie. Dobra, jednego naszego zabili, na dole. No, to jest właśnie problem. Za dużo osób się dołączyło i są lagi. Cholera, niedobrze, bo myślałem, że serwer... No wiem, no i to jest właśnie problem, jak z dużo osób dołącza. Myślałem, że serwer utrzyma się, ale widać, dołączyło już 6 osób i już jest problem. Źle, niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. To jest jednak mój komputer. Nie wiem, jak to ten... Dobra. No nie wiem, wiesz co, liczę na to, że jeszcze spadną te pingi, ale... No nie wiem, czemu się tak robi. No, ale i tak, ale wiesz co, i tak jest nieźle. To są takie lagi, bo nas nie mogą chwycić. No jest, mówię, za dużo osób jest po prostu. To jest główny problem. Ja chyba nie mogę wywalać ludzi. Kikłeś go? Tak, kikłem. Tylko, że muszę, że to trochę zajmuje, bo muszę w konsoli powpisywać komendy. Wiesz co, jestem zarażony, masz może pisy? Posiadam. Weź mi rzuć,
Chodź na górę na chwilę i rzuć mi pilsy. Wstałeś? Uff, masz prawie że w ostatniej chwili, tak. Naprawdę to mi pomogło. Dobra, powinien się ping uregulować, bo osoby wyszły. Znaczy wyszły, no. Jednego wyrzuciłem, a drugi wyszedł, więc ping się powinien poprawić. Bo z czterema już nie powinno być problemu, żeby utrzymać. Dobra, wiesz co, dajemy radę w sumie, jak na ten. Tu na górze mam trochę przesrane, uważaj, bo zombie już tu mnie już nie daje rady, bo jestem zmęczony. Wiesz jaki jest problem w tej broni? Ona jest dobra, tylko że się szybko męczy człowiek. Ja po prostu nie mogę odpocząć i muszę już atakować znowu. Nie mam też broni w przypadku kolejnego ataku runnerów, żeby się obronić ewentualnie. Jesteś ranny. Ja mam tokena, czekaj. Zbieraj itemy. Padłem. A mam tokena, się zrespię. Dobra, spoko, tylko żebyś nie wstał z martwych. Kurde. Zabij jednego na schodach. No, już idę. Dobra, masz drogę. Czystą. Chodź szybko, szybko, dobra. Uważaj! Uff. No, brakowało. Dobra, ty uwaga, runner. Dobra, nie żyje. Znowu zostaliśmy we dwóch tylko. Dobra, damy radę. Ja też już mam jednego tokena, więc w razie czego mogę zmienić. Ja też jeszcze mam jednego. Tak? A ile mam życia, powiedz mi? Masz czerwone. Dobra, zabij mnie. Albo, no, za chwilę mnie zabijesz jeszcze. Chyba cię zabiję. Tylko uważaj, żebym się z runnera nie zamienił. Uważaj, bo mogę się w runnera zamienić. Jest taka możliwość. Jestem na dole. I znowu mam... Weź zabij tych na schodach, jak możesz. To się dostanę na górę znowu. Na schodach zabij ziomeczka jednego. Dobra. Dzięki. Tu spróbuję. To jest moje. Tak, co tu jeszcze było? Ten, gdzieś tu moja broń upadła. Szukam jej. Widzisz moją nową broń? Bo gdzieś tu była ta nowa broń, gdzieś tu powinna leżeć. Ja jej nie mam. Gdzie ona poleciała? Tu jest, na schodach. A, dobra. Dobra, teraz ją wezmę. O, jest. Tylko poczekaj, mam... Nie mogę ją wziąć z jakiegoś powodu. O, dobra, mam ją. Dobra, jest. A wiesz co, ona jest nawet dobra, bo czasami może zabić kilka zombie naraz, jak tak dobrze machniesz. Dobra, wiesz co? Poczekaj, ile zombie zostało? Jak się zablokowali, to wiesz, to zostaw ich, wiesz? Mhm. Pobiegnę po poduszkę i wiesz co, i w sumie jeszcze by się przydało, jakby znaleźć... weź z nimi tam biegaj, jak masz możliwość, to weź ich nie zabijaj, biegaj z nimi tam wokół. Właśnie biegam z nimi. Ja wezmę jedną poduszkę i potem jeszcze poszukam tej skrzynki z apteczką, wiesz? Dzięki temu ten... Powinno nam się udać jakoś to ładnie zgramnie załatwić. No, dobra, tu będzie poduszka i ja jeszcze, wiesz co, pobiegam, poszukam tej całej apteczki. Weź, no baw się z nimi tak, biegaj z nimi tak, dobra? Biegam właśnie. Dobra, ja poszukam tej apteczki, ona gdzieś musi tu być. Mam pilsy jak coś jedne. O, to dobrze, to się przydadzą. Właśnie, gdzieś tu musi być apteczka, po prostu musi być, nie wiem. Sam. No, gdzieś tu musi być... O, może tu jest, w tej stodole drugiej. Wiesz co, szukam. O, może tu jeszcze. O, coś ciekawego znalazłem. Jakieś pistolety znalazłem. Przydadzy się. Moim zdaniem się przyda. Ale nadal nie mogę znaleźć jeszcze tej apteczki, którą rzekomo szukam. Aż mnie to drażni.
Nie mam pojęcia, gdzie są tutaj te apteczki, naprawdę. Biegam, biegam. Możemy się zamienić? Poczekaj, jeszcze tylko do toalety skoczę, dobra? Gdzieś tu się ukryję i wskoczę do toalety i ty sobie pobiegasz chwilę. Ja se poawkuję przez momencik i ty wtedy ten. Tylko gdzieś chcesz się ustawić tak, żeby na pewno mnie zombie nie trzasnęły. A boję się, że tutaj gdziekolwiek się ustawię, to mogą mnie załatwić. Dobra. Poczekaj, zaraz wracam, idę do kibelka. Cholera, ach, dobrze, że przyszedłem. W ogóle zombie mnie dorwał, jak ten stałem. Masz tokena, nie wiem? Wiesz co, ja się po prostu zabiję i... albo... ach. Zabij się, szybko, szybko! Tu jest, masz dużo zombiaków. Dobra, zabiję się. Po prostu, świeć. Cholera! A dobra, to jest tylko rzut zaopatrzenia chyba. Może zdążyć. Dobra, rzut zaopatrzenia jest, weź biegnij tam. O, zrespiłem się akurat. Ej, rzut zaopatrzenia jest, trzeba tam pobiec. Dawaj, dawaj. Rzucili. No właśnie biegnę tam. O cholerecia, musimy tam szybko, bo teraz runnerzy będą za chwilę. Miejmy nadzieję, że się wszystko uda. Ty masz mało życia, ty masz... masz mało życia, wiesz o tym? O, jak jeszcze coś innego, co to jest? Mam bagnet. Ej, co to jest ta łopata? Ej, co to jest ta łopata? To jest kolejna ten? Kolejna nowa broń? Osłonię mnie, no, osłonię mnie, będę siekierką, biorę siekierkę do naszej, do bazy. A ja będę miał bagnet. Ej, a ta łopata, wziąłem jakąś łopatę, tego też wcześniej nie było, to jest dobre? Nie wiem jaka jest, nie próbowałem, wiesz? Dobra. Nie wiem jaka jest. Chodźcie na górę. Dobra, wiesz co, ty masz mało życia ogólnie rzecz biorąc, więc tam, wiesz, trzymaj się. Dobra, ja wypróbuję łopaty, zobaczymy jak to się sprawdza. O, hol, jak to jest beznadziejne. Na hita na pewno to nie zajmuje. Zobaczymy czy na... dwa hity na przykład. Wiesz co, jak na groźną falę jest na razie dosyć spokojnie. No, trzeba uważać tu naraz na dzieci. Sorry. Na razie jest dosyć spokojnie, jak na fale, gdzie mają być na początku runnerzy. U mnie idą normalnie zombie już. No idą. No tu też idą już. Nie, jednak łopata jest strasznie słaba. Naprawdę. Siekierkę przyniosłem, nie? Znaczy ja mam tą swoją broń, co nie? Tą moją, tą nową, bo ona jest taka w miarę okej, a ta łopata nowa jest naprawdę słabiutka. Masz jakąś broń jeszcze podręczną na zbyciu? Zabili mnie! Zabili mnie na schodach, uważaj! Dobra. O, to źle. Niestety nie mam tokena. A Glocka chyba wzięłaś ze sobą, co nie? Bagnet wziąłem, który ma ammo dużo tam. No to fajnie. No wiem, bagnet jest dobry. Dziecko biegnie. Uważaj, dziecko będzie biegło na schodach tam. Ciebie, no to masz trzech zombiaków, będzie dziecko biegło. Od góry strony biegasz, od górnej strony biegasz będzie za chwilę. I dziecko, jednak dziecko będzie od tej górnej strony chyba. Nie. Dobra. Nie wiem, bo nie wiem czego mam bronić tak naprawdę. Co nie? Czy mam bronić dołu czy góry, bo tu widzę, że na górze też... O cholera, jednak dziecko było na schodach. Dobra, widzę, że sytuacja się trochę skomplikowała. Chyba nie dam rady. Wiesz co, może mogą być niesamowicie duże trudności. Gigantyczne wręcz. Dziecko. Wiesz co, najgorzej, że jestem już zmęczony i po prostu już zamachów nie mogę robić praktycznie. Takich ciągłych. Cholera jasna, niedobrze. Niedobrze.
Zabili go. No cóż, bywa. No niestety, ja też prawdopodobnie długo tu nie wytrzymam. Cholera, nie mogę się zamachnąć nawet. Było już ten. Osz! Osz! Nie było szans, za dużo ich było nagle. Ale wiesz co, i tak jak na survival ładnie przetrwaliśmy. Cztery fale? Siedem naprawdę fal. Elegancko. Siedem znaczy, fal. Nie, siedem, przepraszam. Siedem fal? No to naprawdę elegancko. To jeszcze trochę i byśmy się zwijali stąd, ale niestety nie wyszło. Trochę. Pod koniec. No mówię, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli cztery takie ogarnięte osoby, to myślę, że spokojnie dałoby radę. Każdy by pilnował konkretnej strony i by spokojnie dał radę. Mhm. Dobra, wiesz co? Ja ogólnie będę na razie spadać już, więc fajnie się grało, dzięki za grę, ale już lecę. Pogramy jeszcze kiedyś, dobra? Tak, najbardziej. No, ja teraz w najbliższym czasie raczej nie będę miał czasu, ale od połowy lutego już praktycznie nie będzie ze mną problemu. No dobra. Dobra, to cześć. No, trzymaj się, cześć. No, ja się z nim już pożegnałem, teraz się pożegnam z wami. Odcinek długi, mam nadzieję, że wam się podobać. Prawie udało nam się ukończyć kolejny survival. Jak widać, no, mamy kolejnych ludzi do gry w grze No More Room in Hell, jeszcze z nimi na pewno zagramy. No a teraz to pozostało mi się z wami pożegnać. Tak więc dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych częściach.